Witam wszystkich. Idę zobaczyć, jakie straty po nocnej burzy. Bo to, co wczoraj wrzuciłem, to był pikuś. W nocy dopiero tutaj burza szalała. Może nagrałem kawałek, to postaram się wam wrzucić. Nie wiem, drodzy, czy widzicie to samo, co ja, ale jest masakra, tak wieje i tak się leje z nieba, że to jest po prostu szok. Zobaczcie, pierwszy basioczek, liść złamany. Kanny widzę, że w miarę przeżyły. Reddaka. To samo, liść złamany. Proszę. Helenka, tak samo, stożek wzrostu, kurde, złamany. Ach. Także Helen z hybryd też dostał. Idziemy dalej. Tutaj wygląda, że Maureli przeżył. Lasio Karpa też. Dajao, mimo że ma takiego wyciągniętego liścia, też przeżył. Idziemy dalej. Tutaj ten dwarf w doniczce był przewrócony. Oczywiście też liść złamany. Idziemy dalej. Patrzcie, mój największy basiok. Liść, który był w środku, ten, który wychodził, cały jest poszarpany, porozrywany. No i tutaj ten niestety też taki ładny, złamany. Ach. Szkoda gadać. Thompsoni cały. Tutaj kolejny basiok, też poszarpany liść. Red Tiger. Red Tiger widzę, że w miarę przeżył, chociaż też poszarpało trochę liście. Kolejny basiok i kolejny złamany liść. No cóż. Od Darka. Ventricosum Green i Seed, Large Seed, całe. Kolejny basiok. Też no co, liście poszarpane. O, widzę, że tutaj kawałek sztachety mi z płotu wyrwało. Tą kannę Wolfsong od Piotra już podniosłem, bo oczywiście mi też doniczkę przewróciło. Tam widzę, że strasznie odgięło. Ma, to jest alokazja makroriza. No i na koniec jeszcze widzę, że też liść jest tutaj wyrwany u Grand Nine'a. Dobra. No, nie ma tragedii, trochę liści połamało. No cóż, nic nie poradzimy. Wstawię wam zaraz tutaj kawałek tej nocnej burzy, jak to wyglądało wczoraj, no bo nie wyglądało ciekawie. Masakra jest jakaś. Strasznie. Straszna burza. Normalnie świata nie widać. Przed chwilą, jak patrzyłem z okna u góry, normalnie widać tutaj takie budynki przemysłowe oświetlone, a w ogóle zero światła, nic nie widać, nic, totalnie zero. Jak widzicie, grzmi i pada i wieje straszliwie. Taka to nocna burza tutaj odwiedziła łódzkie. Coraz bliżej jest, bo no, coraz częściej słychać grzmoty.
Słychać jak grzmoty mocno oświetlają w ogóle cały ten teren. Co chwila jest tak, jakby było jasno w dzień normalnie.